Okej, słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Feber, a to jest Lives Don't Starve. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej z moim save'em, który sobie tutaj utworzyłem. Dosyć sporo już na nim grałem. Przyznam się szczerze, że dałem sobie łatwiejszy troszeczkę poziom niż ostatnio zacząłem na normalu. I dzięki temu tutaj mogę powiedzieć, bardzo dobrze mi się wiedzie. Mam sporo drewna, mam skrzynię, mam już jakieś tam dwie tego typu tam rzeczy. Najważniejsza jest ta maszyna naukowa, dzięki której mogę wiele zrobić. Rozpalimy sobie ognisko, bo zaraz będzie ciemno. Dwie kłody myślę, że wystarczą. Jak widzicie, mój dzień jest bardzo długi, noc jest za to bardzo krótka. Postawiony mam termometr, tutaj jakiś tam piornochron, coś tam. W każdym razie mam bardzo mało życia i będę musiał je uzupełnić sobie troszeczkę. Tak, robi się ciemno. Będę musiał w ogóle poszukać jedzenia, słuchajcie. To jest bardzo ważne. Możemy sobie też tu nasionko ugotować i później sobie zjemy. Potrzebuję życia więcej, dlatego że muszę zaatakować pająki. Żeby to oczywiście zrobić, no to potrzebuję więcej HP. Musiałbym sobie, kurczę, ogolić brodę. Gdzieś tutaj... gdzieś tutaj było. Do golenia. Czekajcie, to gdzie to było? Gdzieś chyba tutaj. Razor, to chyba było to. A, tak, to jest to. O. Nie można to nawet wziąć na nasze włosy. Nie wiem tak naprawdę po co mi one, ale... Dobra, za chwilę powinno się zrobić jasno. Te nasze włosy tutaj zostawię i dobra. A, jeszcze to zostawimy. Dobra, i teraz mamy białą broń. Zerknijmy na naszą mapę. Tutaj są pszczoły, są bardzo daleko, ale mnie interesują pająki, które muszę zabić. Muszę od nich po prostu wziąć pajęczynę. Pajęczynę. No i niestety z tym może być lekki problem. Tu na dół też poszedł, poszukał, kurczę, innych rzeczy, więc może tutaj pójdziemy na razie, przejdziemy się. Przy okazji jedzenia bym musiał, kurczę, pozbierać, bo z tym też nie jest u mnie najlepiej. Tutaj niestety krzak jest pusty. No dobra, tam było nasionko. Zawsze coś. Królika, żeby złapać, to niestety no... Znaczy, z królikami nie opłaca się za bardzo bawić. Po pierwsze trzeba mieć marchewki, a po drugie... O, jest ten gnój taki. A po drugie jest... no... One mało dają najedzenia się jakoś... Nieszczególnie dużo po prostu, no. Tak zauważyłem przynajmniej. Możemy sobie wziąć jedno. Mamy nasionka. Dobra, zobaczmy na mapę. Tam już dalej nic nie będzie, tu jest już woda zresztą, więc chyba pójdziemy sobie w dół. Coś mi się wydaje. Możemy jeszcze ewentualnie tutaj pójść w dół. Ale tutaj wątpię, żebym coś znalazł. Nie, niestety. Niestety. Kurde, te nasiona już tutaj. Trzeba je ugotować. Jak wrócimy, to będę musiał to zrobić. Szybko się robię głodny. Zjedzmy sobie nasionko ugotowane, ale no to jak widać dużo nie daje. O! O! Deski, bardzo przydatna rzecz. Naprawdę. Deski są... O, mogę chesta zrobić, znaczy skrzynię. Deski są bardzo przydatne. Fajnie, że znalazłem takie miejsce. Tutaj, w środku lasu.
Okej, mamy żarcie. Znaczy, oczywiście teraz jeść nie będę, one dadzą mi więcej te jagody, czy cokolwiek to jest po ugotowaniu. Dobra, mamy burzę. Burza jest bardzo też przydatna, dlatego że... O, kwiatek. Jak to zjem, dodaje mi życie, no właśnie. Burza jest bardzo ważna dla mnie, dlatego że czasami wali piorun w drzewo. Jak to drzewo dane się spali, to wtedy mam węgiel z tego drzewa. Znaczy węgiel drzewny i to jest potrzebne tam do czegoś, z tego co pamiętam. Także dobrze, że pada. I się, no jak pada, to jest jednocześnie burza. No zjedz, dobra. Troszkę się tu jeszcze rozejrzymy. Wróćmy tutaj, gdzieś odsuń te jagody. Nie wiem, ja na to będę mówił jagody, nie wiem co to dokładnie jest. Nie sprawdziłem, zobaczcie. Tyle już to gram, tak naprawdę już dosyć długo mam tego, a w dalszym ciągu mu wszystko nie sprawdziłem. Chodźmy może do góry trochę. Chciałbym tutaj zwiedzić cały ten teren. O! Czyli o żarcie już za bardzo nie muszę się martwić. Coś już zawsze zjemy. Mamy marchewkę, czy tego, jakieś tam nasiona. Łącznie powinno to nam wystarczyć na dzień dzisiejszy przynajmniej, a zobaczymy co będzie później. Dobra, to możemy odkrywać tego na tej mapie. O, kurde, szkoda, że piorun nie walnął w ten drzewo. Widzicie, przydałoby mi się to. Może jakbyśmy tak chwilę postali pośród drzew. Coś się stało. O, ale tu gęsty las. Tu jest już nie za bardzo. No, bierz ten kwiatek. Trzeba je troszkę zjeść. One dają chyba po jeden życia. 92, 93, no właśnie, ale to jest... Lepsze to niż, słuchajcie, w ogóle nie leczenie życia. Naprawdę. Gdzieś tam pizno piorun. Co to jest? The fuck? Kurde, ja to bym musiał posadzić, słuchajcie. Mogę to zjeść, ale... No tylko, że to się chyba... Nie wiem, czy to się nie zepsuje. Ale pierwszy raz to widzę. Co ja niby tu mogę zrobić nagle z tymi kwiatkami? Something to... The fuck? Do czego to może być potrzebne w ogóle? No kurde, zaraz będzie noc, ja pieprzę. Czekajcie, coś tu jest? The fuck is this? Pierwszy raz to widzę. What the fuck? Co ja właśnie podniosłem? Nie mam pojęcia, słuchajcie, ale wracamy. O! Broń. Gdzie co? Kurde. Box Ting w ogóle? To bym wypierdzielił. Drobnij to szybko. I spadamy do naszego obozu. Ja pierdzielę, jak ja się oddaliłem. Ja chyba nie zdążę wrócić na noc. Coś mi się wydaje. Zjemy sobie w obozie. Znaczy muszę w ogóle... Właśnie. Ugotować to wszystko, jakby. I wtedy. Tutaj z lewej strony. Tak, nie byliśmy tam. Tutaj też będzie warto podejść, bo widzę, że tam jest też jakieś mogą być ciekawe rzeczy. Ale to już na pewno nie dzisiaj. World 1. Day 11. Come on, szybciej, szybciej, Skeleton. Dobra, już chyba daleko nie mamy, nie? No, dobra, dam radę. Całe szczęście, saving nam się włącza. Biegnę jak tylko szybko się da. Chyba zaraz sobie drugiego chesta postawię. Co to jest box thing? Ciekawe do czego to mam. Dobra, mamy nasionko. Nasz obóz jeszcze kawałek.
Czemu to się nie zapełniło owocami? Come on, come on. Biegnij do ogniska. Podłożymy sobie i teraz tak, marcheweczka, kuk. I to. Pach, pach. To samo z nasionkami. Okej. Eat fuel, nie, to sobie zjemy wszystko i podreperujemy naszego HP-ka. Oh yeah. Much better. Dobra, to zostawiamy. Nie wiem, czy to się może zepsuć. Nie mam zielonego pojęcia, ale... Co to jest w ogóle? Gnom. Na cholerę mi to. Generalnie no, zrobić nie mogę. Dismay control the polarity of the university. The fog. Dobra, zostawimy to, słuchajcie, w skrzyni. Tak samo tego gnoma. To będę nosił ze sobą, bo ja nie wiem, kurczę, co z tego można zrobić i czy to się psuje, czy nie. Z tego, co widzę, nie. Mogę to zjeść. Ale jakoś nie widzę tego paska zielonego, który by oznaczał zepsucie się tego. Pójdźmy zatem w dół teraz. Myślę, że niedługo wybierzemy się na pająki, ale to jeszcze nie teraz. On mnie na całe szczęście nie atakuje. Bez powodu. Flinta sobie możemy wziąć. W sumie i tak go mamy sporo. Okej, znalazłem to miejsce. Nic nie można zrobić. Better him than me. Dobre. Okej. Idziemy troszkę dalej, bo tutaj widzę, że takie rzeczy często można spotkać. O, może tam pająki. Słuchajcie, jak jest mgła taka. A nie, to Gravestone po prostu. Nie, to nic z tym nie można zrobić. Dalej Gravestone. Ja myślałem, że coś tu będzie, jak są te groby całe, ale widzę, że nieszczególnie. Tutaj raczej nic nie będzie. No niestety. Dobra, idźmy dalej w dół. Kamieni mam sporo i one nie są zbytnio mi potrzebne. Tu się kończy mapa. Chodźmy zatem tutaj. Ale tutaj już dojdę mniej więcej do miejsca, w którym kiedyś dawno temu byłem. Więc tutaj za dużo nie znajdę. A, tu jest ta dziura, która mnie przenosi. Dziwne miejsce. Zerknijmy jeszcze tutaj, mam nieodkryte. Zaraz może pójdę do tej dziury, bo ja nie pamiętam, co tam było. Tutaj póki co mamy żarełko. I jest ono nam bardzo potrzebne. Bo nie mam tego żarcia za dużo. Znowu też tu. Okej, chyba pójdziemy do tej dziury, wiecie? Aha, to jest, kurczę, zejście do jaskini. Nie. Dobra, pamiętam, ogarniam. Ja tam nie schodzę. Tam nie można zejść bez maksymalnego życia i porządnej zbroi i broni. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Pamiętam, to jest mnóstwo pająków. Uciec stamtąd to jest naprawdę, kurczę, sukces wielki. Dobra, jutro... Następnego dnia sobie pójdziemy tutaj. Już teraz jest raczej za późno, żeby tam iść. Nie wiem, można spróbować, ale podejrzewam, że to będzie... Lepiej byłoby tutaj w lewo, gdzieś bliżej naszego obozu pójść. Może znajdę coś do żarcia, kurczę. No dobra, mamy żaby.
Żeby nas mogą atakować, więc muszę uważać. Nie wiem, co się dostaje od żab, jeżeli się je zabije, ale... Ale dobrze wiedzieć, że one tu są. Podejrzewam... O, pszczoła. Podejrzewam, że można łowić, wiecie, ryby w tych właśnie jeziorkach od żab, ale nie jestem tego pewien, bo jak próbowałem, miałem kiedyś właśnie tą... jak to się nazywa? Wędkę, no to nie mogłem tak sobie stanąć tutaj przy brzegu, co nie? W ten sposób i łowić. To było niewykonalne. Więc wydaje mi się, że podejrzewam, że właśnie, że trzeba podejść do tego jeziorka, czy jeziorka, stawu, przy którym urzędują żaby. O, idę dosyć daleko. Więc, o. Na to musimy uważać. To atakuje bez chyba powodu, tego co pamiętam. Znaczy, może zaatakować, nie musi oczywiście, oho. Właśnie się obudził. To jest... nic. Okej. Przejdźmy się tutaj, bo tutaj widzę, że już zaczynają się potwory, więc... Może gdzieś tu będą pająki, które mi są oczywiście, jak jeszcze raz przypomnę, potrzebne, żeby... Okej, mamy kolejną dziurę, która nas przenosi gdzieś tam... Wpiszcie daleko. Zjedzmy sobie trochę tych kwiatków. Dobra, życie sobie podleczyliśmy, tu są już te żaby. Weźmy jeszcze te kwiatki. Zejdźmy jeszcze tu niżej. Skąd to takie odgłosy idą? Dzień się powoli kończy znowu. Fuck, co to jest? O, shit. Nie padnij. Jasny gwint. O, całe szczęście miałem. Kolejna mi się zbroja założyła. Ja pieprzę, słuchajcie. Czasami mnie to atakuje właśnie. Dobra, to już wiem, co to za odgłosy. O, wpytę. Przed tym się nie da uciec oczywiście, bo to jest szybsze od nas. I to nas tak potrafi gonić przez bardzo długi czas. Dobra, spadamy do naszego obozu, bo jest już późno. Chyba żaba mnie... Nie próbowałem atakować. Na całe szczęście. Wróćmy zatem do obozu naszego. Dobrze wiedzieć, że tutaj jest ten jeden. To nam się przyda oczywiście. Dobra, do góry. No, łapiemy sobie tutaj pszczoły. Nie będę musiał lecieć tam gdzieś daleko do góry, bo pamiętam, że tutaj są i tu. Ale tutaj jest też jajko tego gówna, kurde, z jednym okiem na dwóch nogach. I to... ja mam z tym troszkę na pieńku. Ja to kiedyś zaatakowałem, znaczy zaatakowałem. Jednego zaatakowałem, chciałem chyba zabić, a drugiego ukradłem mu jajko i teraz, kurde, cały czas co rusz mnie goni. Nawet jak już nie próbuję zabrać i tylko podejdę, to on już mnie atakuje. No i wtedy muszę spieprzać, kurde. Dobra, słuchajcie, rozpalimy sobie tym razem tym czymś. Tego mam w ciul i to mi jest nie za bardzo potrzebne. Ugotujmy sobie to. Nasiona, bo jesteśmy bardzo głodni. Jak widzę, z tego względu to się nie psuje, na całe szczęście. No to dobrze, bo ja to będę chciał sadzić sobie. Aha, i tu mamy mięso jeszcze. Nie wiem, czy ono nie odejmuje życia. No właśnie, odejmuje życie i na dodatek tu 84. Wow, dużo daje tego. Dobra, zjedzmy coś takiego, co da nam troszkę HP mimo wszystko. Jeszcze raz. O, po 10, dobra, spoko. Tu było coś w ogóle do suszenia jedzenia. To ja znam, to też już znam. Drying rack, coś takiego, aż jedzę. Dobra, wszystko już damy. Drying rack, no właśnie, tutaj potrzebowałbym chyba węgiel. Cook pot. Znaczy węgiel drzewny, nie? A węgiel drzewny niestety ciężko jest zdobyć, musi być właśnie ta burza zasrana.
Dobra, słuchajcie, lecimy w dalszym ciągu w dół. Tutaj się wybierzemy, zobaczymy, tą dróżką pójdziemy. O, są jagody ekstra. Mamy co jeść. O, co to? A tak, o kurde. O, ja pierdzielę, ale się boję. Dobra, weźmy zbroję, zaatakujmy. Ja pierdzielę, nie wiem co to jest. No i co? I gówno. Dobra, słuchajcie, idziemy. A czekajcie, ja zostawię trochę rzeczy, kurczę, w tym skrzyni. Zrobię sobie drugą skrzynię, bo ja już nie mam miejsca. Linę sobie zostawię, na przykład. Po co mi lina? Nie! Tak, fuck! Do ognia to rzuciłem. Co za oferma ze mnie. Dobra, zostawmy deski, to jest bardzo cenne. I zróbmy sobie drugą skrzynię. Cholera jasna z tą liną. No to... Shit, czekajcie, bo ja nie potrzebuję deski, robię... Chest, to jest, dobra. Sigm, to nie. Stawmy sobie drugą tutaj. I tak, stawmy sobie te rzeczy tutaj. Nie wiem, co one robią. Stawmy to. To zostawiamy, to też... Broń, ja mam, ale na szczęście na wszelki wypadek wezmę. O, tyszą mięso, cholera. Muszę je ugotować. Póki jest ogień. Ale ono też mi zabierze, kurczę, ten... podejrzewam HP. No dobra, w każdym razie idziemy. Mamy troszeczkę miejsca. Coś już możemy pozbierać. Zobaczmy, no ten... Przydałby się jakiś tutaj lepszy środek transportu, naprawdę tak... Biegać, no nie jest wolno, ale na jakiś taki dłuższy dystans to jest ciężko. Jest, niestety. Trochę to trwa. Dobra, pójdziemy tą ścieżką teraz. Tą tutaj prowizoryczną w dół. I zobaczymy, co tam znajdziemy. Przydało się kwiatki znowu pozbierać troszkę, bo no, z tym HP nie stoję najlepiej. Mogę coś zjeść za chwilę, może to mięsko zjemy. Kurde, zabrało mi tylko te, a nic nie zrobiło. Zjedzmy nasiona. Dobra. Pójdźmy, tu już chyba odkrywamy nowy teren, tak. Tu jeszcze nas nie było. O, marchewy. Zbieramy to. Ja pierdzieli, ile marchew. Zbieraj, zbieraj. Bardzo, bardzo przydatne rzeczy. O, nasionko nam zostawił, tak? Bierzemy kwiatek. Leczymy życie. Bierzemy kolejny. Kolejną marchewkę. No i tyle, jeżeli chodzi o marchewki. Tutaj mamy gęsty las. O, tego mi było trzeba też. Jedno możemy zjeść. Drzewo uschło. Droga się rozchodzi w ogóle w dwie strony. W lewo i w prawo. My w lewo już tutaj poszliśmy, jakby. Ale jeszcze... Tak jakby coś tutaj będzie. Jeszcze nie do końca tutaj odkryłem wszystko. Dobra, bierzemy kwiatki oczywiście. Jasny gwint, jak się wydygałem. Tego nie będziemy brać, grzyba, bo on... Okej. Okay. I no i znowu dzień nam, kurde, się kończy, patrzcie. A, wróciliśmy tutaj. Yeah, tu są pająki. Ja ich wcześniej nie widziałem, albo teraz się zagospodarowiły. A nie, tego nie jemy. To jest coś niedobrego. Leczymy się jeszcze, słuchajcie. I zaatakujemy szybko sobie pająki. Ubieramy. I atakujemy. O, shit. Tutaj ich jest. Dobra.
się. Dobra, spadamy, słuchajcie. Nie było źle dzięki temu, że leczymy się. Dzięki temu, że miałem oczywiście zbroję. To sobie zjemy. Okej. Co to jest? To jest jakiś shit. Dobra, nie bierzemy tego. To są jeszcze nasiona. Wracamy do naszego obozu i teraz będziemy sobie mogli zrobić, już podejrzewam, tą sieć do łapania pszczół. Musimy złapać chyba 4 pszczoły, tylko że ta sieć się szybko kończy. Chyba jak złapiemy 4 właśnie pszczoły, to ona się niszczy. Pszczoły mi są potrzebne do zrobienia własnego ulu, nie wiem jak to odmienić, w każdym razie będziemy mieli dzięki temu miód. On rzadko się go zbiera i na dodatek, gdy go zbieramy, to jeszcze nasze pszczoły mogą nas zaatakować. Ale no, jeżeli go postawię dosyć kawałek od mojego obozu, to zdążę uciec zawsze przed tymi pszczołami i tyle. Zresztą nawet jak się zabije własne pszczoły, które tam latają w tym ulu, to one i tak one się potem respawnią z powrotem tak czy inaczej dają nam ten miód, więc tutaj nie ma problemu. I to już będzie taki pierwszy etap, bardzo ważny, bo będę mieć własne żarcie. To jest bardzo ważne tutaj w tej grze, no jakby nie patrzeć. To by był taki stały już dopływ, przypływ jedzenia w moim obozie. Weźmy sobie, rozpalmy. 2 kłody zazwyczaj wystarczą. Gotujemy sobie na razie podstawowe nasze żarcie, które tutaj mamy. Tutaj jeszcze mamy monster meat, ale nie wiem, czy to znowu kurde minie. O, dokładnie, tu mi dało dużo, ale tu mi obniżyło. Dobra, i teraz tak. Zobaczmy. Gdzie to było? Nie. Fishing rod. Bagnet. Aha, linę potrzebuję. To sobie zrobimy. To było tu? Czy nie. Tutaj. Bagnet. Jest! To jest to, słuchajcie. Czekajcie, ile to wymaga tej? 2, a ja mam jeszcze 2, czyli mogę jeszcze jedną zrobić. Super. Robimy od razu. Super. Ekstra. Zaraz idziemy łapać sobie pszczoły i zrobimy sobie ule. Teraz tak, ul, żeby zrobić, wymaga 4 pszczół plus właśnie miodu. No i deski. Deski akurat gdzieś tutaj miałem. Mam jedną. Plus jeszcze gdzieś 3 miałem. Co ja z nimi zrobiłem? Miałem 3, przecież zbierałem je. Chyba, że ja ślepy jestem. Ty, no nie mam, słuchajcie. Kurde, ale lipa. Muszę sobie zrobić. Zobaczcie, mi szczekające psy, jeżeli je słyszycie w ogóle. Dobra, zróbmy sobie w takim razie troszkę tych desek. Tyle myślę, że wystarczy. Tutaj wsadźmy te deski. A to drewno zostawię już sobie. Dobra, idziemy łapać te pszczoły, które są tutaj na dole. Ich tutaj chyba za dużo nie ma, ale nie mam innego wyjścia. Najwyżej pójdziemy tam na górę, no trudno, ale jak nas zacznie, kurde, gonić to oko na dwóch nogach, to cholerstwo, to ja pierdzielę. Ja z nim mam małe szanse, zwłaszcza z takim stanem HP. Gdzie idę, cholera? Dobra. Pszczoły. Trzeba je znaleźć najpierw, nie? One nie do końca latają sobie przy ulu. To jest motyl, ten motyl nas nie interesuje. Okej, słyszę już. 3 są. Dobra, trzeba uważać. One nas zaczną atakować oczywiście. Są atakujące i już nas chciało. Łapiemy i tyle, i spadamy. Aczkolwiek nie, jeszcze wiecie co? Fuck, ja mam życie. Spadamy jednak. Wrócimy tu za chwilę. Shit, nie ma potyla. Musimy troszkę zjeść i się uleczyć.
Właśnie, to jest to. Mógłbym zbroję założyć, a plecak zostawić. Cholercie, nie pomyślałem. Zjedzmy marchewę. I nasionko. Weźmy, za chwilę wezmę tę zbroję właśnie. I spróbuję zaatakować. Zaatakować ul, żeby zdobyć miód, bo no, miód jest niestety niezbędny. Niezbędny, cholera. Kolejne pszczoły. Może je najpierw złapiemy, co? One wtedy nam nie będą zagrażać. Oho. Ja pierdzielę, jak jest. Z kim się padnie? Atakuj, atakuj, ja pierdzielę. Jest miód. Jest mało HP. Żeruj wszystko. Nieważne, że nie jestem głodny. Można to zaatakować? Dawaj, dawaj. Jest pełno miodu. Patrzcie mi pszczółki. Ale ja to musiałem zrobić. Nie wiem co to jest. Honeycomb. To jest kawałek. Jakby. Czekajcie, bo gdzieś tu jeszcze były. Ale już nie ma. Już chyba. O-o. Gdzieś się to słychać, ale... Ale nie widać. No trudno. Wracamy do naszego obozu i już jeden możemy zrobić taki. Taki nasz ul. Okej. I teraz już będzie tak naprawdę tylko trzeba... zostawmy moje nasionka. Trzeba będzie tego pilnować i tyle. Okej. Żarełko. Deski. Zostawiłem je tutaj. Okej. I to sobie oczywiście, tak jak powiedziałem, postawimy kawałek od nas. Żebyśmy mieli szansę zdążyć uciec. Pach. I tyle, słuchajcie. Tyle tutaj. I mamy no, niestety jedną pszczołę, więc drugiego na razie nie zrobię. Nasze plastry, miodu oczywiście możemy zjeść, ale one też się marnują, kurczę. I podejrzewam, że zaraz, jak tylko skończy się ten dzień, to następnego dnia wybierzemy się kolejne pszczoły, aczkolwiek te możemy sobie złapać, nasze. Tak naprawdę. Spróbujemy, co? Dobra. Mamy. One tutaj tak naprawdę będą się respawnić, wiecie? Że tu nie ma problemu. Tylko trzeba no troszeczkę tutaj pochodzić i ich poszukać. Gdzieś tutaj w pobliżu powinny latać, one nie latają przy tym. Przy ulu cały czas, dobra mamy. Tylko, że jak ją złapię, to mnie zaraz inne zaczną atakować, no właśnie. No, no, no. Na chwilę powinny sobie dać spokój. Tu sobie weźmiemy nasionko. Tu sobie weźmiemy golda. Skały. Trochę skały przy okazji. Weźmy w razie czego to. No nie, ja z nimi wojować nie będę. Weźmy naszą sieć. Wróciły one. Tamte trochę się biją. Chyba tak, dobra, spróbujmy to złapać. Oho. To zaczęły lecieć te bojowe. Się wydaje. Dobra, ale już ich nie teraz łapać nie będę. Mam już 4. Muszę wrócić teraz, bo już zaraz noc będzie. Będzie się robić ciemno. Weźmy jeszcze może łopatę. Łopata, łopata, łopata. Come on. Dobra. Weźmy naszą broń. I chyba mogę się czuć tutaj bezpieczny. Deski zostawmy tutaj.
tutaj. A nie, bierz te deski. Przecież będę robił drugi url build. Dlaczego nie mogę? Shit, honeycomb jednak, a nie zwykły. Ale lipa. To słuchajcie, na razie zostawiamy pszczoły. Puste deski. Będziemy musieli kolejny zabić ten. A nie mogę tego ugotować, dobra, spoko. Chociaż to ugotujemy, a miód sobie od razu zjemy. W takim razie. Zobaczycie, że on nie jest wcale pożywny. Mamy 105. Po zjedzeniu go mamy 114, no czyli 10 nam leczy. Jeżeli chodzi o to, 61, 64, o 3 nam tego leczy. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej oczywiście. Tutaj te nasiona jeszcze weźmiemy. I je sobie ugotujemy. Dobra. Jeszcze raz. I okej. I teraz myślę, słuchajcie, że udamy się tutaj na górę. Mam co prawda mało życia. To będzie bardzo ryzykowna wyprawa. Ale spróbujemy złapać, to znaczy w sumie nie mogę złapać tych, muszę zabić, znaczy rozwalić kolejny ul. To przy takim stanie życia to nie jest dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, czyli na razie z tego pomysłu rezygnujemy. Jeden na razie musi nam wystarczyć, no trudno, no nie ma innego wyjścia. Zobaczmy, czy już nam naprodukowały miodu, no niestety nie, jeszcze nie. No jak będzie miód, to on będzie taki obciekał jakby tym miodem, to będzie widać oczywiście. Dzisiaj może wybierzemy się dalej tutaj na dół, co wy na to, kurde? No bo nie widzę innego za bardzo wyjścia. Tak by trzeba było zrobić. Przejść się jeszcze tutaj, zobaczyć co tu będzie. Jeżeli znacie, kurczę, sposób na lepszy, jakiś dobry, na leczenie życia, to napiszcie mi w komentarzach, kurczę, mówię do osób oczywiście na YouTubie, które będą już to oglądać jako archiwum live, a osoby, które ewentualnie oglądają to teraz na żywo, no to niestety nie przeczytam tego, co piszecie, bo ja nie mam odpalonego Twitcha. Chyba. Czekajcie, bo źle poszedłem. Ja zresztą zobaczę. Bo widzę, że mam odpalone przeglądarkę, ale nie wiem, czy akurat nie Twitcha. Nie, Twitcha nie. Mam nadzieję, że nie widzicie tego, co robię, ale chyba nie. Bo ja nagrywam grę. No nie, no. Ewidentnie nikt nie ogląda. Ale to nie szkodzi, ja... no nie da się niestety robić live'ów, kurczę, wiecie, i że od razu ktoś nas będzie oglądał. To oczywiście tak nie działa. Zwłaszcza przy tylu widzach, ile ja ich mam. Pójdźmy drogą. Te rzeczy będę musiał ugotować. O, po drusce idzie szybciej. Kurde, muszę z tych drurek korzystać. No znacznie idzie szybciej po drużce. Nawet nie wiedziałem o tym, kurczę. Dobra, co my tu mamy? W sumie to na razie nic nie mamy. Cały czas jest las. O! Tego szukałem, słuchajcie. Na nich też trzeba uważać, ale ważne, że oni wreszcie są, że ich znalazłem. Shit, już coś atakują. Pająki, ale ekstra. Dobra, ja chcę ich te kupy zabijać, pająki. Ale ekstra, będę miał ten sieci za darmo. Haha. Tylko muszą odejść stamtąd oczywiście. Tak, atakujcie, dobrze. Dobrze. Yeah! Oczywiście mówię, nie można do nich za blisko podchodzić, bo oni wtedy atakują. Nie są zbyt szybcy, ale potrafią bardzo zranić. Oho. To już było takie ostrzeżenie chyba. Jak
się dobrze wydaje. Dlaczego chcę od nich te kupy? Dlatego, że dzięki temu będę mógł wybudować własną prowizoryczną farmę, na której będę mógł posadzić nasiono, które sobie tam znajduję. I tam mi później wyrasta. Wyrasta mi właśnie żarcie. No niestety tego nie ma zbyt wiele, ale zawsze coś. Także cieszę się bardzo, że tutaj znalazłem te zwierzęta. Cholera, za blisko on jest. Obawiam się, że mnie zaatakuje. Pójdźmy tutaj po to. No kurde, jak ja idę na górę, to i on idzie na górę. Co za... Ale widzę, że ich dużo tu nie ma. O, tutaj mamy. Mamy już tego 5. Chyba wystarczy, wiecie. Nie będę tutaj więcej ryzykować. Tego mi się nie uda raczej wziąć. Musiałbym bardziej odejść. I sobie gdzieś dalej, no. Shit. O, ten tutaj nam zostawił. Może mi się uda, cholera, idzie w tę stronę. Skubany. One generalnie, no mówię, są neutralne, ale jeżeli podejdziemy za blisko, to... No to mogą się stać agresywne. Dobra, spadamy stąd. Niestety więcej tutaj. Mamy tu w ogóle to, jeziorko. Staw, znaczy się. I can't see the bottom. Nie wiem, co jest bottom, w każdym razie. Wracamy naszą dróżką. Będzie szybciej. I zaraz sobie postawię farmę. Chyba będę mógł dwie postawić. Wymagane są dwie kupy, z tego co pamiętam. No, oprócz kup jest chyba potrzebna lina albo deski. I kawałek gleby. Takiej wykopanej. Łopata jest generalnie potrzebna do tego, żeby to zrobić. Czekajcie, zresztą nawet zobaczę, gdzie mam łopatę. Łopata. Nie, tak po prostu sobie wykopać nic nie mogę. A znaczy, no, bo tu nie ma trawy. Muszę wykopać takie, gdzie jest trawa. Żarełko. Dobra, idziemy dróżką. Jest tak jak taka, to jest taka autostrada, można by powiedzieć. Dobra, i teraz już będziemy mogli odbić po ukosie. Nie, też nie mogę tutaj nic wykopać. Ciekawe. Pig grass. Jak to się robiło? No nie wiem, zaraz zobaczymy, czy w ogóle to jest potrzebne. No dajesz, dajesz. Zostawmy też te tutaj żądła. I zobaczmy. Nie trzeba wcale. Oleja i ludzie, aż 4 potrzebne są. Kurde, ale szkoda. Ale wielka szkoda, słuchajcie. To bardzo dużo tego w tym momencie trzeba. Zobaczmy to, co ja tutaj znalazłem. Czy ja to mogę posadzić? Ale to nie jest seed. Nie, tego nie mogę posadzić. Dobra, weźmy to. Posadzimy. Tego nie można podlewać z tego, co ja się orientuję. Spalmy sobie ognisko. Czyli skoro tego nie mogę posadzić, to ja to zjem. What the fuck? Co się stało? My head. O kurde. Wszystko uleczone. Leżałem kilka dni, chyba. Lol. Nie no, to słuchajcie, to jest hardcore. O czymś takim nie wiedziałem. A, to już jest ugotowane. Dobra, mamy pełne HP, słuchajcie. Co oznacza, że będziemy mogli pójść... pójść sobie tutaj, na górę. Po te pszczoły ze strony. Głupie jest też, że plecaka nie mogę, słuchajcie, schować. Nie mogę, no po prostu nie mogę. Mogę albo go położyć, albo nie wiem co. Także idziemy, słuchajcie, na górę w takim razie. Zaatakujemy jeden ul i będziemy mogli postawić już drugi.
po tym jak to zrobimy, pójdziemy po kolejne no, trzy kupy i postaram się zrobić jeszcze jedną farmę. Jeżeli dobrze pójdzie, to będziemy już... O, jest oko. Muszę bardzo, bardzo uważać. Jak mnie zacznie atakować, to muszę spieprzać do dziury. I to jest jedyna droga ucieczki przed tym gównem. Widzicie, dobra, jest pokojowo w miarę nastawiony, to spoko. Są pszczoły, ja ich łapać nie będę, bo nie potrzebuję. Ja potrzebuję je tylko tutaj ten ul rozwalić. Mam 50%, a gdzie jest druga? Tutaj, dobra. Kurde, ale to będzie hardcore. Gdzie jest moja zbroja? Shit. Run. Trzeba troszeczkę taktycznie do tego podchodzić. No come on! Shit! To mogłem nie zabijać w sumie. Złapać. Wywalmy. Cholera, co tu wywalić? Dobra, to sobie mogę w każdej chwili zrobić, to nie jest problem. Bierzemy miód i spadamy stąd. Plecak. Właśnie plecak wezmę tu. Będę mógł podnieść te pierdoły. Aha. Nie, dobra, zostawmy to. Czy mogę... A nie, już też os złapać nie mogę. Znaczy pszczół. Tego gnoja muszę uważać. Od niego jajko też jest bardzo dobre. Może, jak je ugotuję, też bardzo dużo ono daje. Ale no niestety wzięcie go jest bardzo, bardzo ryzykowne. Jak wziąłem ostatnio od niego jajko, to musiałem spieprzyć do tej dziury. Ta dziura mnie transportuje, znaczy teleportuje chyba tutaj. Myślę, że możemy wybrać się po to jajko za chwilę nawet. Z tym to nie będzie jakiś wielki problem, ale najpierw może dokończę już tutaj to, co zacząłem. Czyli postawimy sobie kolejny. Aha, muszę wziąć pszczoły, ale to za chwilę. Zostawmy póki co to. Pajęczyna na razie nie jest potrzebna, tak samo te sieci. Jedną sobie zostawimy. Aha, czekaj, chwila, pszczoły muszę wziąć. I deski. Dobra. I lecimy. B-box. Ten tutaj już, jak widzicie, jest napełniony. Uwaga, bierzemy i spieprzamy. No właśnie, u nas będą atakować. No i wystarczy kawałek odejść mamy. Mamy chyba je z głowy. Sobie mnie bóc. Dobra. Tu nam, jak widzicie, rośnie. Powoli, dosyć stosunkowo powoli, ale rośnie. Jest już dosyć późno, to już chyba nie będę szedł to jajko. Zobaczmy, co my tu mamy w skrzyni w ogóle. Aha. Możemy się ogolić w ogóle. Nie wiem, co to naprawdę golenie daje. Thermal stone w ogóle zrobiłem. Też nie w ogóle. To, znaczy z tego chyba możemy coś skraftować później, ale w aktualnej chwili no nie sądzę, żeby to było mi jakoś szczególnie potrzebne. High wall to jest w ogóle tandeta i nie wiem do czego to potrzebne. Mnie w każdym razie to potrzebne do szczęścia nie jest. Dobra, co byśmy mogli jeszcze ewentualnie tutaj sobie zrobić? Tutaj nic. Pitchfork nie jest za nic w świecie potrzebny. Tutaj jest potrzebny rainometr w ogóle. Dwie liny, dwie deski. Dobra, zobaczmy co to jest.
bieliny i deski potrzebuję z tego zrobić, z drewna, więc weźmy sobie drewno. Dwie deski. Okej. Rejnometr. No postawmy to tutaj. Dobra, w sumie nie wiem to tak naprawdę, dlaczego to już tak bardzo jest mi potrzebne, ale po prostu robię. Mogę to robię. Gunpowder. O ty w życiu. Diving Rod. Diving Rod to jest w ogóle raczej mało wykonalne. Gears, kurde. Skrzynia biegów, czy biegi, whatever. Kurde, skąd miałem takie rzeczy brać? Dobra, rozpalmy sobie ognisko. To jest upieczone? Tak, to zjedzmy to, bo to już kończy się powoli jego przydatność. Kuk. Nasiona oczywiście teraz muszę mniej gotować. Jedno nawet zostawię tutaj, bo... Aha, one się kończą. Zapomniałem. Bo oczywiście chodzi o to, żeby posadzić kolejne, nie? Ale no niestety one też mają swoją przydatność. Dobra, na razie więcej nie jem. No tu jeszcze jest jedną. Wiesz to. Dobra, zjemy sobie. Znaczy, no w sumie nie będziemy jeść teraz aktualnie, ale... Teraz wybierzemy się chyba z powrotem, słuchajcie, po te kupy. I postawimy sobie kolejną plantację. Żeby być już niezależnym, cholera, żeby nie trzeba nigdzie chodzić było po te żarcie, to naprawdę nie jest fajne, to jest uciążliwe. Ja bym chciał tutaj jakby sobie to w ten sposób rozegrać. Zbroję w ogóle bym sobie zrobił nową. Co by tutaj trzeba było? Lob sweet. To jest to? Tak, lob sweet. Co potrzebuję, tylko te? Dwie liny? Spoko. O, trawa mi się skończyła. No dobra, to idziemy pozbierać troszkę trawy. Zobaczmy, jak tam z miodem. Stoimy, no spoko. Spoko, to już powoli się napełnia, ale... Ale jeszcze nie jest pełne. O, dobra, mamy żarełko kolejne. I będziemy szli na dół do tych zwierząt, przy okazji zbierając trawę. Jak widać, miałem duże zapasy jej, ale się skończyła. No come on. Dobra, tu będziemy w dół szli, to sobie jeszcze weźmiemy. Sobie zbroję, to mi zostanie mało tego, tej trawy. No dobra, ale mogę to w ogóle teraz zrobić? Nie, bo nie mogę chyba lin... A nie, mogę. To zróbmy sobie w razie czego. Luxury. A, dwie potrzebuję. Dobra. To jest to? Tak, to jest to. Musiał coś lepszego, kurczę, sobie zrobić, ale... Dobra, mamy w razie czego. Trzeba będzie właśnie tutaj pokombinować coś więcej. Żeby jakąś lepszą zbroję sobie zrobić, kurczę. Masa drzew, kurczę, naprawdę. No mówię, tutaj by trzeba było przyjść i ten węgiel drzewny pozyskać. Jak będzie burza, to po prostu trzeba wejść w te drzewa i to wtedy piźnie w te drzewa i się zrobi szerką.
Mam nadzieję, że będzie jak to zbierać. Uje, o nie, za blisko. To możemy sobie wziąć bez większych problemów tutaj. O, blisko przeszedłem. Co to jest? O kurde. Frog legs? Aha, żabie łódka, znaczy no, nogi. Można je zjeść, ale ja bym je ugotował, bo one już nie wyglądają najlepiej. Zapewne są pożywne. Bierzemy to. Już będziemy mieć 4. Ale weźmy jeszcze tutaj to. Jak już tu przyszedłem, to przydałoby się więcej pozbierać, prawda? Zaraz spróbuję tutaj coś jeszcze zebrać. No przede wszystkim do małych nie można podchodzić, bo to chyba bym, kurde, został zabity na miejscu. O, ja pieprzę, ile tu jest tych pająków, patrzcie na to. Ciekawe, czy coś tu jeszcze jest. Zjedz sobie kwiatka. Tutaj są groby. O, mamy te żarcie. Dobra, to dobrze wiedzieć, że tu są pająki. Czy oni już troszkę odeszli? Kurde, żaba. Zaraz ją zabiją pewnie. Nie, bo ona trochę daleko tutaj jest. O, the fuck! Shit. Nie ma jak podejść, kurczę. Mam na razie 5. No to jeszcze... Jeszcze 3, cholera. Odejdź od tego. Dobrze. No nie ma nic przeciwko, że to bierzemy. Oczywiście im to nie jest na cholerę im to nie. No to jest im niepotrzebne. 7, jeszcze jedno i możemy sobie stąd iść. Będziemy mieć, kurde, sporo już tego. Weźmy sobie jeszcze nasionko. Zjedzmy sobie miód można. Miód widzę, że bardzo ma długi termin ważności, że tak to nazwę. Dobra, spadamy. Uhu. Patyki też można pozbierać. Bo widzę, że... No kurde, dzień się kończy. Ja pierdzielę. Chyba nie zdążymy, trochę się tu zasiedziałem. Faster, faster, faster. Spróbuję, słuchajcie, jeszcze może zrobić wędkę, skoro już mamy te stawy. Jestem ciekawy. Jestem ciekawy, czy coś złowimy w tych stawach wreszcie, czy to coś innego trzeba by było. I będziemy chyba zaraz kończyć, wiecie. Już prawie godzinę nagrywam. Streamuję w sumie. Więc myślę, że taki materiał dosyć wystarczy. Jeszcze do zjedzenia gotowane nasiona. Dobra, tu mamy już prawie full. Dobra, zjedzmy już do końca. HP prawie na full i to mnie właśnie cieszy zawsze. Ważniejsze, żeby życie było. Dobra, zaraz będzie się robić ciemno. Już nie będziemy iść naokoło, tylko na skróty. Się robi ciemno. Siedź, szybciej. Drewno w łapę. Okej, okay, mamy już roślinę przy okazji. Zaraz wam pokażę, jak to właśnie wygląda. Jeszcze jedno drewno dajmy. Tuk. Tu też. Weźmy to. Co, jeszcze nie mogę? Czyli jeszcze nie wyrosło, no to dobra. Zobaczmy. Aha, jeszcze. Dobra, nie jesteśmy głodni, to później zobaczymy, ile te nogi żabie nam dadzą. No
Przygotujmy zatem nasze nasiona. O, 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 jest. Pach, bierzemy to. No, posadź to. Dobra. Co nam to... O, kukurydza nam wyrosła akuratnio. Kuk. Super. Super. Właśnie na tym, słuchajcie, to polega. Miód możemy również wziąć. Tylko, że nas zaczną atakować, kurczę. Weźmiemy zbroję, żeby nas nie uszkodziły za bardzo. Plecak zostawimy tu na górze. Run. Run. Dobra. Ale lecą cholery jedne. Zobaczmy. Jak to słychać? Plecak chciałbym uzyskać. Dobra, już nas nie atakują. Nie chcę tego gówna. Wydrop to. Dobra, jest. Jesteśmy w domu. Okej. 126, zjedzmy. 138. Czyli chyba na jakoś prawie 10, lekko ponad 10 daje. Ale przede wszystkim życie mi dodaje dużo. Dobra, co możemy tu... Aha. To już mogę ugotować. To mogę włożyć do plecaka. I aha, mieliśmy zrobić te jeszcze jedną farmę. Drewno. Muszę sobie zaraz pociągać tego drewna troszkę. Kolejna farma. A to kurde, niepotrzebnie. Gotowałem nasiono. Teraz nie mam, żeby położyć. Mam same ugotowane, cholercia. Idziemy poszukać w takim razie. Ptaki zazwyczaj dają, ale no niestety tamte akurat nie szczególnie chcą dać. Jest nasiono. Dobra, dobra. Jest git, jest git. Okej, tu mamy jeszcze nasiona. Aha, dobra, nasiona na razie nie jem, bo muszę wykorzystać to co się psuje, czyli te nogi, kurczę, tych żab. Aha, i teraz tak, jeszcze wędka. Wędkę miałem zrobić. To będzie tutaj. Na sam dole chyba było. Fishing rod. Bierzemy nasze sieci od pająków. I robimy fishing rod. Na razie jedną, bo nie wiem jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy. I udajmy się w stronę stawu. Zobaczymy. Strasznie dużo tych pszczół, nie? Dobra. Gdzieś tu był ten staw. Gdzieś tutaj chyba w tych drzewach. Gdzie w ogóle dużo tych stawów było. A to tutaj są. Dobra, jest tu. Przecież zaznaczony. Weźmy naszą tą. Fish. Stop fish. A skąd mam wiedzieć kiedy? O! Jest! Nie wierzę. Kurde, to będzie ekstra teraz. To będzie kolejne. To kolejny dobry. Ile tej wędki już jest? 78%. Ekstra, słuchajcie. To teraz to ja żarcia będę miał od groma. To tylko tak naprawdę pająki trzeba zabijać. Dobra, fish. Pająki brać od nich te sieci. Kurde, żeby mnie żaby nie zaatakowały, będzie lipa. Shit. Oho. No właśnie, już się czepiła. Już się czepiła. No weźmy to. Szybko. Zdążyłem. Dobra, to sobie zaraz gotujemy. Wszystko. Zjedzmy to. To za chwilę. Dropnijmy to gdzieś tutaj. Na sekundę. Zjedzmy to. Weź to. Zjedz jeszcze to. Okej. To
sobie zaraz ugotujemy. Miód, popcorn i ryby. Właśnie, kurczę, ja bym chciał bardzo zrobić to suszenie. Improvate farm. No to już w ogóle wymaga jakiś tam... A, tutaj ten, kurczę, węgiel drzewny by trzeba było. Ja wiem, że można go uzyskać tylko i wyłącznie podczas burzy z tego, z drzew, jak się spalą, a innego za bardzo sposobu ja nie znam. Jeszcze za mało gram. Improvate farm. Czy jest basic, a to jest improvate. Gross. Dobra, potrzebował jeszcze tą jedną kupę i 10 grasu. Myślę, że to możemy, słuchajcie, sobie zrobić, ale to już myślę, że w przyszłym odcinku, znaczy w przyszłym odcinku, w przyszłym streamie bądź odcinku, chyba raczej głównie w tego Dancerwa, słuchajcie, będę grał na streamie, nie będę z tego robić zwykłych odcinków, nie będę zaczynał tego jako serii, po prostu to będzie randomowe granie. Ja, słuchajcie, podejrzewam, że w tygodniu nie będę miał czasu, więc w przyszłym tygodniu, w sobotę, myślę, że pogramy sobie znowu w Dancerwa, a póki co będę się z wami żegnał. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego streama, bądź też odcinka na YouTubie i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!